Cześć, witajcie moi drodzy. Swego czasu na kanale było sporo filmów związanych z ekspresami. Tutaj nawet Wam gdzieś podrzucę linki do poprzednich modeli. Ostatnio było ich trochę mniej, więc dzisiaj nadrabiam zaległości. Również model firmy DeLonghi, tak jak poprzednie. Mam do tej firmy duży sentyment, zwłaszcza, że oferuje sporo ekspresów z serii małe, tanie i solidne. Niedrogie ekspresy dla każdego w zasadzie. I to jest jeden z tych modeli. DeLonghi Stilosa. Konkretnie model to EC235BK. 1100 W, 15 bar. A więc nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu. Słuchajcie, opakowanie granatowe, czyli tradycyjny kolor dla włoskiego producenta. Seria Stilosa. Mam informację, że jest to Easy Serving Espresso, czyli taki system do robienia espresso. Natomiast jest to też cappuccino system. I mamy tutaj o tym informację Espresso and Cappuccino Maker, czyli ekspres, którym przygotujemy i espresso, i cappuccino dzięki tym spieniaczowi, który również jest elementem ekspresu. Oczywiście jest to w pełni manualny ekspres kolbowy, więc tutaj no, większość roboty będziemy musieli odwalić sami. Mamy jeszcze informację, nie wiem czy to będzie widać, tutaj powiększymy, o modelu w języku polskim doklejki nie mamy. Konkretnie model EC235BK, bo to jest model czarny, jest chyba jeszcze inny kolor. Wyprodukowano oczywiście w Chinach, tutaj się nie łudźmy, że za 400 zł, bo mniej więcej tyle ten ekspres kosztuje, można wyprodukować coś w Europie. Jeżeli chodzi o opakowanie, mamy jeszcze informacje o zawartości. Może będzie to widać również. Mamy informacje w kilku językach, po włosku, niemiecku, angielsku, szukam po polsku, czy jest jakiś opis, ale po polsku chyba niestety nic nie znajdę. Szukamy więc angielski. Słuchajcie, co istotne, stalowy boiler, to istotne, dwa termostaty, jeden do spieniacza, drugi do ekspresu, parametry, wysokość 85 mm do samego wycieku, czy samego źródła kawy z tacki, z kolby w zasadzie. Jeżeli wyjmiemy podstawkę, to będziemy mieli trochę więcej, 110 mm. Mamy w zestawie ubijacz razem z łyżką zintegrowany, ciekawy patent, samą kolbę i dwa sitka espresso. To jest istotne, słuchajcie, bo te sitka, jedno jest podwójne, drugie jest pojedyncze, więc jeżeli chcecie zrobić jedno espresso, to bierzecie pojedyncze, jeżeli chcecie podwójne, dwa na raz, to bierzecie podwójne i możecie robić dwa na raz, albo po prostu podwójne espresso dla siebie, do jednej kawy. Zestaw dosyć bogaty, bo pamiętam, że mój pierwszy ekspres chyba nie miał tego sitka espresso, musiałem go dokupować, cena około 40 zł swego czasu, no, jest dosyć spora, jeżeli ktoś chciałby dokupować później już po zakupie, zawsze można, ale nie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie. Tutaj mamy również informacje w kilku językach właśnie o tym bojlerze stalowym, wyjmowanym sitku, spieniaczu do mleka, w tym filtrze wkładce na jeden lub dwie filiżanki, wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 1 litra maksimum i automatyczna funkcja wyłączania. To tak pokrótce główne parametry. No i ostatnia strona. Mamy tutaj pokaz, mniej więcej pokazany jak ekspres, jak ten boiler wygląda w środku. To by było na tyle. Udało mi się złapać ten sprzęt w nieco lepszej promocji, bo za około 400, niecałe 400 zł, chyba 380, więc około 400 zł można taki prosty ekspresik nabyć. Zobaczmy, jak to wygląda wszystko w środku.
papierkologia, instrukcja, informacja, żeby się zarejestrować na stronie De'Longhi. Całkiem solidna, słuchajcie, kolba, solidniejsza niż w tych wcześniejszych modelach. Mamy też włożone od razu sitko. Ciężko schodzi. To jest, słuchajcie, sitko cappuccino podwójne. Przepraszam, nie cappuccino, tylko espresso oczywiście podwójne. Można go jeszcze prawdopodobnie odkręcać, tak, i czyścić. To też się da zdjąć. Więc wszystko łatwo możemy to pewien czas, słuchajcie, wyczyścić, przeczyścić. Lubię takie te ekspresy właśnie De'Longhi ze względu na to, że wszystko jest łatwe do słuchajcie, przeczyszczenia we własnym zakresie. No tutaj jest na tyle niedużo elementów skomplikowanych, że ten jeden z tych ekspresów już służy mi ponad 10 lat. Z jednym były problemy, natomiast drugi dalej funkcjonuje również, czyli to jest kolba. Mamy jeszcze, powinniśmy mieć jeszcze gdzieś drugie sitko. Na razie go nie widzę. Sprawdzimy, czy się gdzieś znajduje. Mamy ubijaczkę, słuchajcie, i łyżeczkę do wyciągania kawy i nakładania. Słuchajcie, jest i zguba, drugie sitko, mamy pojedyncze espresso, podwójne espresso, czyli albo mocniejsze, albo na jedną filiżankę, na dwie filiżanki, do wyboru, do koloru. Mamy również tutaj water tank, czyli pojemnik na wodę, litr, więc spokojnie wystarczy na kilka kaw. Co najmniej dwie, nawet jeżeli nie robimy espresso, tylko normalną kawę. Pojemnik na wodę oczywiście podciągamy do góry, a w drugą stronę dociskamy go, aby zamknąć obwód. Jest jeszcze informacja, żeby, słuchajcie, po spienianiu mleka pamiętać o tym, żeby ten spieniacz wyczyścić. Tutaj dając mu większą moc, jeżeli chodzi o większą moc pary, która pozwoli nam wyczyścić obwód. Nie zostawiajcie po spienianiu mleka brudnego spieniacza, bo Wam po prostu zaschnie i będą, słuchajcie, większe problemy, tak dłużej Wam posłuży. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tackę, to mamy dwie. Jedna wewnętrzna, a druga ociekowa. I jeszcze mamy oczywiście podstawę, więc można dopasować wysokość do filiżanek, zwłaszcza, że jeżeli włożymy ekspres, tak, to no tutaj już mamy te 80 kilka milimetrów, które podawałem na początku filmu. Główny włącznik, w zasadzie przełącznik, bo wraca do swojej pozycji, i dodatkowo tutaj spieniacz, osobno z boku, inaczej niż w starszych modelach, regulowana główka czy ramię spieniacza. Zobaczymy, jak długo posłuży. Na pewno nieco wygodniej jest w ten sposób sterować spienianiem mleka. I mamy oczywiście główny włącznik. Tutaj nagrzewamy spieniacz. Tutaj powinniśmy nagrzewać już główny element, boiler i termostat do kawy. I w ten sposób już woda będzie nam ciekła. Logo oczywiście producenta, plastikowe. Tutaj nie łudźmy się. Jedynym elementem metalowym poza, słuchajcie, oczywiście kolbą, no to jest boiler w środku, który się znajduje tutaj. Cała reszta jest plastikowa, ale no w tym budżecie nie mamy co oczekiwać więcej.
Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, czy używacie ekspresów kolbowych albo jakichś innych ekspresów do kawy. Jak parzycie kawę? Czy to jest przez ekspres przelewowy, czy w kawiarce, czy też w takich innych ekspresach? I czy jesteście zadowoleni i jakie kawy najczęściej sporządzacie w domu? Jeżeli oczywiście nie zasubskrybowaliście kanału do tej pory, to proponowałbym zrobić to właśnie teraz. Najlepiej z dzwoneczkiem. Łapki w górę też motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów. Słuchajcie, a na koniec zaproponuję Wam jeszcze tutaj kolejne materiały z innymi ekspresami, z innymi akcesoriami do przyrządzania kawy. Może któryś z tych filmów Was również zainteresuje. Hej, hej!